drogi, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, dzisiaj znowu w Johnnym, dzisiaj jadę znowu na żniwa, tym razem do wuja. Jedną przyczepę zaprowadziłem, teraz lecę z drugą, bo byłem w domu poobrzątać. Powiem wam szczerze, nie zazdroszę tu ludziom, tu jest koło 6 hektarów i oni to wszystko ręczną kostkę pakują. Naprawdę, nie zazdroszczę nikomu takiej roboty. Także napiszcie w komentarzach, czy ładujecie kostkę, czy jednak belki preferujecie, bo to zależy jak kto woli. A, samochód będzie mnie wyprzedzał. Dobra, ja zakładam na głowę, bo będziemy teraz wjeżdżać na bardzo ruchliwą drogę, także nie mam możliwości nawet tego trzymania. Dobra, trochę niezdarnie mi to poszło, no ale musiałem tak pokombinować, bo to wiadomo. Zapierdzielam 45 na godzinę, plus jeszcze samochód z tyłu. No, wyprzedzać będzie przed samym skrzyżowaniem? No chyba nie. Ani hamulca, ani nic nie ma podpiętych świateł. Bo po co mnie to? Zaraz włączę sobie kogucika, bo tutaj na tą główną drogę to by wypadało. Chociaż troszkę włączyć go. O, tam kombajn leci chyba. Nie wiem co ty tam leci. Nie, to John Deere leci jedno. Na jakimś większym oświetleniu, bo jeszcze górę ma zapaloną. Dobra, lecimy z tematem. Mam nadzieję, że za mną nic tam nie jedzie teraz. Jeszcze kawałek i będę skręcał. No ale to jest główna droga Brześć Radziejów, dokładnie, jeśli byście chcieli wiedzieć. To jest taka, a nie inna droga. Tu widzicie, jeszcze ludzie nie porobili wszystkiego ładnie, nie powymucali. Tu stała taka stara stodoła, rozwalili, zasypali i zaraz będzie pasowało im. Będą mieli piękne pole bez żadnego tam pierdzielenia. Plandeka mi nie wylatuje, nie. Dobra, ja już tu zaraz w lewo skręcam. Tu jeszcze będzie mucone po prawej, to co tu widać teraz tu, o. Tu ja jeszcze będzie mucił, także tutaj już z nim raczej nie będę, chociaż nie wiem, zobaczę. Co będę miał do roboty. Dobra, kierunek i trzeba czekać. Bo nie zdążę przed ciężarówką. By mi zgniotło na przyczepę. O, ale pierdolną podmów to ła. Dobra, z dwoma to ja tu będę miał później ciężko wyjechać, ale dam radę. Koguty są, wszystko jest, tam mnie nie zależy. O, tutaj talerzówką od siewnika. Napierdziela sobie ktoś. Ale tu dziury. Wcześniej też tu czułem dziury, także wiecie. Nie wiem czy on jedzie czy nie. Nie, zjechał mi. Dobra, trzeba będzie podziękować. Jezu, jakie tu są dziury. Chłopak, trochę mnie tu słabo zjechałeś. Ale dobra. Zmieścimy się. Dzięki. Dobra, spokojnie się zmieściliśmy. O kurde, wuja zasypał do czubata moją przyczepę. Będę miał co otyrać. Stoi, nie stoi. Stoi, no trzeba zapierdalać. No to trochę mi zeszło. Dobra, lecimy. No, tam dziury mieli tu. Faktem to jest wilgotno, jeśli chodzi o ziemię. Widzicie, jakie plasy tu są. Ale na pewno i zapierdzielamy. A, wuja ma pełno i czeka. Albo nie jest pełno. Coś się spieprzyło. Lepiej, żeby miał pełno.
No co tam leci teraz? Folię. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, bo musiałem sobie trochę z Łem tam porozmawiać. Zaraz sobie pochodzę, pokręcę się tam dookoła kombajna. Póki co muszę podprowadzić tą przyczepkę tam na początek. Myślałem, że coś się stało tutaj przy kombajnie czy jak. A jednak wyszło na to, że ja tam z kimś rozmawiał przez telefon. No i po prostu się zatrzymał. A ja tu od razu wystraszony, że coś się upierdoliło. I napierdolałem. Także powiem wam szczerze, że kolejne hektary do pracowania mają. Sobie zwieźli może ze 100 belek, to znaczy ja im tam 40 zawiozłem, no i sobie coś tam jeszcze dowieźli. Także może ogólnie mają ze 100 balotów, słomy dopiero u siebie zwiezione, ja mam tam na dzień dzisiejszy, to znaczy na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy czwartek, także już wam mówię, że to jest nagrywane z wyprzedzeniem, miało być tam komuś, napisałem jednemu z widzów, że prawdopodobnie będzie to złożenie słomy. Ale słomy niestety nie zdążyłem, to znaczy mogłem nagrać spokojnie, tylko że po prostu było tak zabiegane, że no nie miałem kiedy. Tak więc, no co, no nagrywam sobie dalej żniwa, miałem ogólnie plany, mówię, ale sobie vlogów ponagrywam w te żniwa. Będę miał tyle czasu, że naprawdę, że wow, będzie tyle tego, będą ludzie mieli co oglądać. Ale niestety jest taki zapierdol, że czasami wychodzi na to, że nawet nie mam kiedy ten nagrać wam czegokolwiek, bo no kurde, nagram chwila, moment, jakby to powiedzieć, zaraz trzeba kończyć, bo nagram, kurde, nie nagram. Wieczorami znowu godzina, żeby was nie skłamać, 23, 4, najpóźniej o 2 w nocy wracałem. Koguta muszę zdemontować, żeby wujowi tu nie przeszkadzało przy wysypy. A nie, se cofnie, dobra. To nie muszę odkręcać jednak. Także no, o Jezu, światełek zapomniałem, patrz, i takie mam światełka. Dobra, wyłączmy na zero. Na jedynkę jak ustawię, to mi się włączają jak drzwi otworzę, ale na co mnie to. Idę rozgarnąć ze swojej helki. Dobra, założę na głowę i dalej wam tam potłumaczę trochę, jak to miałem sobie w planach, jeszcze mi się tu widzę. O kurde. Nie, jest dobrze, uchwyt po prostu się polutował, myślałem, że mi się rozwalił. Także, no i ten, i tak ze słomą wyszło ogólnie, że oni mieli sobie nawozić, no i stwierdziliśmy, że na dwóch będziemy wozić razem, to znaczy ja będę ładował, oni tam będą odwozić we dwóch prawdopodobnie i ten, i coś w ten deseń, i jeszcze jeden będzie rozładowywał, czy tam nawet tata będzie jeździł jeszcze, także w trzech będą wozić, żeby to jakoś się ogarnąć, bo to naprawdę 2000 belek w tym roku do zwiedzenia. To jest naprawdę bardzo dużo jak dla nas, bo w zeszłym roku to ogólnie mieliśmy może razem z 1500, pewnie nawet nie. A w tym roku oboje polecieliśmy w sporą ilość sztuk. No i chciał, nie chciał, no trzeba mieć słomy, żeby to jakoś ogarnąć. Więc naprawdę, słomy teraz napierdzielamy. Mateusz się naprawdę nie wyrobił z prasą, bo no wiecie, jak ktoś dobrze coś robi, to ludzie go wołają. No i jeździ po ludziach, także w tym roku już naprawdę bardzo mało co po usługach robił, że prasował u kogoś, bo no wiadomo, u swoich pierwsze, tak? Tak samo jak wy tam pewnie macie jakichś znajomych, no to jest powiedziane, że u was pierwsze i dopiero kogoś na usługi będą jechać. Tak samo jest tutaj, że pierwsze u nich, w sensie u siebie robią, później u nas tam, czy u innego wuja. Także to jest na takiej zasadzie, że tutaj jedno z drugim musi się zgrywać, że pomagamy sobie nawzajem, a dopiero myślimy o następnych tam, żeby jechać komuś innemu pomagać, czy coś robić dla kogoś. Więc Mateusz ma naprawdę zapierdziel. Później wam pokażę jeszcze, może na koniec odcinka, jak się uda, jak będzie widno, jak wieltona jest załadowana. Tam z 15 ton pszenicy jest na pewno. Jak ma wieltona 14 ton i ma taki sam czubek, jak tu jest nasypany, w ten sposób, tylko że z obydwu stron jest równo do brzegów tak nasypane. Także ja nie wiem, jak to Mateusz jutro będzie tyrał, a ja dzisiaj będę to tyrał i plus jeszcze na tamtej było trochę, ale jeszcze wuja tu trochę domuci, no za wiele nie będzie, ale nie wiem, czy nie pojedziemy jeszcze tam jednego hektara obrobić dzisiaj, żeby już mieć z głowy i jutro po prostu wuja pojedzie tam do następnego wuja pomóc mucić mu,
bo to też tak sobie pomagają, więc zobaczymy, jak to im tam wyjdzie. A i wracając do tych vlogów, no i mówię tak, sobie ponagrywam bardzo dużo, ale no wracając o drugiej czy o trzeciej w nocy, to za wiele nie można zdziałać, tak? Więc no nawet jakbym chciał nagrane miał, co nie mam czasu też latać i nagrywać, bo to wiadomo, no lata się tu, trzeba myśleć o tym, jak robotę dobrze zrobić, tu trzeba myśleć, żeby coś podkręcić, czy przy siarkach zwalaniu, już wszystko zwaliliśmy tam ponad 40 ton w tym roku, także to też jest sporo. No i także ziarka praktycznie sam w tym roku zwalałem, tam mama mi na koniec pomogła trochę zwalać, bo musiałem już być na górze, bo tam nie chcieliśmy rozwalać po całej górze, tylko na jednej trzeciej, żeby to było bliżej do tego, do powiedzcie mi, do czego, żeby to było bliżej do, no, śrutowania po prostu, żeby do rur zlatywało na dół, było wygodniej. Tak więc naprawdę ziarkami się zasypaliśmy, no i nawet nie było kiedy vlogów nagrać. Bo i tak bym przy tym nie pogadał z wami, bo no co bym pogadał, bym musiał drzeć ryja jak głupi, bo by nic nie było słychać, bo te dmuchawy głośno chodzą, tym bardziej, że to jest Polska. To w miarę to ma wydajność, bo nie powiecie mi, że polskie dmuchawy nie mają wydajności. Więc no sobie po prostu tak zwalałem, także mi zajmowało, no wieltony, no to tam koło 14 czy 13 nawet dajmy na to ton jęczmienia, zwalałem godzinkę 35 równo, bo sobie czas z każdej przyczepy tam mierzyłem, no to zwalałem godzinę chyba 20 coś. Także no powiem wam, że w miarę przyzwoicie mi w tym roku poszło zrzucanie ziarek. Bez żadnych tam większych problemów, poza tym, że mi worek dmuchawa wciągła. No ale tak to ogólnie to było spoko. No dobra, ta przyczepa jakoś wygląda na szosę, mogę z nią teraz wyjechać. No. Dobra. Także ja wieltony nawet na skup nie będę odprowadzał, bo odprowadzać będzie Mateusz i Tom z tyłu też, bo oleje po prostu, no przy John Deere mam nowe oleje, a tutaj wiadomo Pronar chodzi, no to tam jak my mieliśmy zatora, to też się nie bawiliśmy, wszystko było podpinane i mała i duża i od kogoś i wszystko. No jednak przy John Deere to trzeba się trochę oszczędzać z nim. A dobra, piciu, to nie jest takie piciu. Żywiec Zdrój, tak, to nie jest to. Ale po kolorze tego powiecie mi, że Kazik, co ty pijesz, że to jest denaturat. Bo to trochę wygląda jak denaturat, co nie? Powiedz, to nie wygląda? No wygląda. Także to trochę wygląda jak denaturat. Ale nie, to nie jest denaturat, tylko to jest napój, nie kojarzę jakiej firmy, ale grejpfrutowy. Powiem wam kiedyś, że jak grejpfruta widziałem, czy czułem zapach, to mi niedobrze się robił. A teraz grejpfrut jest dobry ze względu na to, że po nim się pić nie chce chociaż. No, na chwilę się uciszyłem. Ale to tylko na chwilę, nie przejmujcie się, będę dalej gadał. Myślałem, że ktoś idzie, mówię, się popatrzy na mnie jak na debila. Co on w ogóle pierdzieli sobie tutaj gada? Nie, nikt nie idzie. No. Także, o, naprawdę trochę tego jest. Pokażę wam, patrz, ta znowu nieogarnięty Kaźmierz. Tak, znowu nieogarnięty. Ile my tu mamy? 8? 8, no, no to akurat teraz skończę z wami gadać. No nawet krzywo was nie wiem, o, tak powinno być. Tak, także skończę z wami. Tak, mam osrane przez ptoki, aha. Skończę na chwilę i później jak będę wracał z tymi, będę wyjeżdżał czy coś, to dogram wtedy końcówkę. No i na koniec jeszcze wam pokażę wieltony, jak będzie to możliwe, także widzimy się za chwilkę. Sorki za tamto cięcie, także ze dwu na chwilę. Dobra, więc żeby nie było, że nie nagrałem, więc nagrywam w tym momencie, już jedziemy, jest ciemnawo, także wieltony może jeszcze nagram, może nie. Raczej będę tam gdzieś koło wieltony, także może coś się uda. Teraz wyjeżdżamy na duży róg. Dużo mam z tyłu, mam nadzieję, że nic nie jedzie z lewej. O dobra, pięknie poszło. No
No i co? Dajemy radę. Pięknie poszło, dobra. Nie ma sensu dłużej na kogucie jechać. Dobra, nie przyciągajmy John Deere. Na cholerę to. O, dwa zestawy ciężarówek idą. Lusterka nie upieprzyłem, bo mam daleko wysunięte specjalnie na przyczepy. Bo sporo z przyczepami w tym roku jeżdżę i daleko sobie wysunąłem, żeby miał dobrą widoczność, co się za mną dzieje. A w tym momencie widzicie, z dwoma przyczepami i ja widzę wszystko, co się dzieje za mną. Nawet jakbym tak stanął, to bym widział. No ale przy Wieltonie tak nie da rady. Hamulce podpięte, bo to podstawa przy takim tonarzu. Także lecimy na pełnej, dobra. Ktoś sobie przejechał, ja też tam będę skręcał. Także na mam ten tonarz, no. Daję radę. Także z tego, co się dowiedziałem, to jeszcze byłem powiedział, żebym jechał to od razu skipować na sprzedaż. Tak więc, jak widzicie, zaraz sobie polecę też na skup, ale na skupie już tam nie będę nagrywał, bo no nie chcę tam po prostu nagrywać. Znowu delikatnie, żeby nic nie odpieprzyć. No to za mną siedzieli blisko. No, także mnie to pięknie poszło. Dajesz, Malina, dajesz. Jedziesz, spalanie 26. 23 i 9. Nie, 21 i 9 było. No co, jest 30 na godzinę i to na wszystko cię stać? Johnny! Całą odpierdala, w sumie to są szerokie opony. Dobra, samochód za mną. Samochód naprzeciwka. Rozpędza się. Ale no naprawdę, nie powiem, że nie, bo szerokie opony są i ciężko ma się bujnąć troszkę. Dobra, lecimy na pewno. Czerwony Peugeotik sobie jechał. Wow. Nieźle, dobra, trzeba się usunąć, bo chcę wyprzedzić koleżkę. Niech jadzie. A, kaskadera, jak gdyby powiedzieć, szef, o. Bo razem grałem na osiemnastkach, na urodzinkach, innych pierdołach. Także być może, że to kaskadera leci, ale on gdzieś tu mieszka na Konkowej Woli, także... Może do domu po prostu wraca i tyle. Skamował, to jest 50 ogólnie. Ja nie muszę zwalniać. W razie czego... Nie, dobra, pojadę normalnie prawą stroną, bo tutaj samochodem często się zjeżdża lewą i nawet się nie omija tych gówien. Że takim łukiem, nie wiem na cholerę to wstawili taki łuk, ale często bywa, że się po prostu na lewy pas spierdzieli, ale to musi być widno, żeby wiadomo było, coś świeci z przodu, czy nie ma panów w niebieskich czapeczkach. Tak, zaraz ktoś zgłosił, będę miał przypał, ale to nie jest udowodnione, jako że kiedykolwiek przejeżdżałem, więc po prostu, no, niech mnie tego nie udowodni, tak? No dobra, bez głupiego pierdolinia. Nie wolno tak jeździć. Dobra, ludzie. Na chwilkę będę kończył, bo już dojeżdżam do Matiego chaty, a nie musicie wiedzieć, gdzie on mieszka. Także będziemy się słyszeć za chwilę, jak Wiltonę wam pokażę. Także trzymajcie się, do zobaczenia za chwilę.